co widać na tym wideo, mama chodziła sobie pewnie. Ona po prostu nie szukała żadnej pomocy. Ostatni kontakt z tego wideo, jak wychodzi, no to ten pan przed blokiem miał z nią. Ale on z nią nie rozmawiał. Powiedział tylko, że mama powiedziała, że zimno jest. Zabrała się, odeszła i ślad się po tym urwał. To była parafia pani Kazimiery, tak? Tak, tutaj mama przychodziła na mszę. Ogłoszenie było o tej wycieczce, tutaj po środku było. Jak usłyszała o tej wycieczce, no to była bardzo szczęśliwa, że ona pojedzie, bo mówiła, że to jej marzenie jechać na taką wycieczkę. Wszystko przebiegało bardzo dobrze. I pani Zarębowa była w kościółku i stała przy drzwiach tam. Ona musiała chyba wcześniej wyjść, bo jak wyszliśmy na zewnątrz, bo zaczął się szum, że nie ma pani Zarębowej. Gdyby były szczere chęci, to by się znalazła. A że ją nie szukały, no to jest druga prawda. Trudno mi jest uwierzyć w to, że ludzie z parafii pozostawili panią Kazimierę tak bez wyrzutów sumienia tam, no, w tym no tak, na to wyszło. Na to wyszło. Bo naprawdę tam nie było człowieka ani z sercem, ani z rozumem. Bo gdyby ktoś był z sercem i z rozumem, to by w ten sposób nie postąpiły. Przewodniczka wycieczki, zauważywszy, że nie ma Kazimiery Zaręby, zwróciła się do policji. W związku z tym wileńska policja rozpoczęła poszukiwania. Policja przedsięwzięła wszelkie niezbędne czynności, by znaleźć panią Zarębę, natomiast do dnia dzisiejszego jej nie znaleziono. Szczęść Boże, chciałam skontaktować się z księdzem proboszczem. A czy ksiądz zechciałby otworzyć?